Jańczowa do Chrobrza popłynął pierwszy spływ kajakowy Nidą imienia Jerzego Głowackiego. Organizatorem było Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska, lecz zaproszenie było otwarte dla wszystkich chętnych. Stąd, jak widzicie Państwo, zainteresowanie ogromne. Zabezpieczenie sprzętowe i ratownicze zagwarantował Klub Wodny Kontiki. Nie zabrakło też ochotników ze Straży Pożarnej, którzy asystowali uczestników spływu. Pogoda dopisała uczestnikom. Nie było za gorąco, wprawdzie było pochmurno, ale słońce przebijało się i wkrótce zrobiło się bardzo ciepło i przyjemnie. Uczestnicy po potwierdzeniu swojej obecności otrzymali niezbędny sprzęt, kapoki, wiosła i przydział do konkretnych kajaków. W spływie uczestniczył burmistrz Pińczowa pan Włodzimierz Badurak wraz z małżonką. Panie burmistrzu, skąd pomysł na taki spływ? Z Kontiku przyszli panowie z zarządu Stowarzyszenia Kontiki Dobry i pomyśleli, że będą robić właśnie. Dlatego bardzo chętnie się wspólnie. Skąd to wam było? To tak wyszło już tak po drodze, w sensie takim przy ustalaniu konkretnych działań i pomysł, aby to tego naszego najważniejszego kajakarza, czyli pana Jerzego, przy tej pamięci uczcić. Ilość uczestników widać, że zaproszenie przyjęło bardzo dużo. Bardzo mi miło, cieszymy się tak dużo, że dużo się i Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska działała bardzo aktywnie i Kontiki, no i oczywiście Urząd Ziemi Pińczowej. Życzymy udanego spływu i dobrej pogody, żeby dziękuję. Słoneczko pokazało. Dziękuję, dobrze, że będzie. Jak usłyszeliśmy od pana burmistrza, inicjatorem spływu imienia Jerzego Głowackiego był Klub Wodny Kontiki, którego Jerzy Głowacki w ostatnich latach był honorowym prezesem. W spływie uczestniczyła żona Jerzego, Jasia, i córka Paulina. Zapraszamy. Także proszę Państwa, może zaczniemy już ten nasz spływ pieszy, który organizujemy tu w Pińczowie. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Klubu Wodnego Kontiki, Stowarzyszenia Ziemia Pińczowska oczywiście i Urząd Miasta w Pińczowie. Jest to spływ, który powstał, można powiedzieć, też i pomysł powstał bardzo szybko, ale każdy się zaangażował i dzięki temu możemy się tu spotkać, jeżeli tak dużo osób przyszło na dzisiejszy spływ. Może prosimy panią Janinę, żonę nieodżałowanego Jerzego Głowackiego, która jest z nami, też chce tu w sposób czynny, aktywny. O zabranie głosu. Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w to. Ja muszę podtrzymać tradycję Jurka. Czynną, pewną patrzę. Przecież. Dziękuję. Brawo. W starcie spływu uczestniczył Adam Ochwanowski i przyjaciel Konidzia Czesław Siekierski. Ale ja tylko nikt specjalnie. Ale Ochwanowski powiedział, że jestem za gruby i się tutaj. Nie, a nie. Zapraszamy, chodź. Burmistrz Badurak zaprosił Czesława Siekierskiego na dożynki gminne, które odbędą się w Pińczowie 25. za tydzień. Zapraszamy. Dożynki mam o godzinie 15 msza święta i mamy gości bardzo ważnych, też będzie miał mera z Francji, z Kudry, miasta partnerskiego. Będą też goście ze sobą z Podina, z Węgier, mamy zespół ludowy z Słowacki. Ładnie będą śpiewać, tańczyć. Zapraszamy. Jerzy Głowacki, zasłużony człowiek dla Pińczowa, nie jest rodowitym pińczowianinem. Sprowadził się do naszego miasta w 1961 roku z Gdańska i od razu zaczął działać. Stworzył oddział PTTK w Pińczowie i wraz z rodziną Słowikowskich utworzyli na starej stanicy, gdzie obecnie mamy hotel przy Starorzeczu,
pierwsze podwaliny klubu wodnego Kontiki. Nazwa została wymyślona przez ówczesną szefową Muzeum Regionalnego. Już w tej starej stanicy były organizowane pierwsze spływy Nidą. Początkiem lat 70., zaraz po uregulowaniu Nidy i wybudowaniu zalewu, klub Kontiki znalazł swoje miejsce w nowoczesnym budynku Mostiwu, a w połowie lat 70. klub wodny Kontiki znalazł nowoczesną siedzibę za wyspą nad Zalewem Pińczowskim. W latach 70. klub wodny przeżywał swój rozkwit, a oddział PTTK Pińczowie dzięki Jerzemu Głowackiemu należał do czołowych w Polsce. To tu było źródło organizacji ogólnopolskich spływów, między innymi Dunajcem. To tu organizowany był spływ Nidą, powitanie wiosny, spływ ogólnopolski. Jerzy Głowacki odszedł od nas w 2017 roku i spoczął na pińczowskim cmentarzu. W Kowali, w pięknych, naturalnych warunkach środowiska Nidy, uczestnicy spływu mieli mały odpoczynek. Tu z grilla podawano kiełbaski. Ostatnim etapem spływu to stanica w Chrobrzu, skąd uczestnicy zostali przewiezieni na teren klubu wodnego Kontiki w Pińczowie, gdzie wspólnie zjedzono grochówkę przy ognisku. Mam nadzieję, że spływ kajakowy Nidą imienia Jerzego Głowackiego na stałe wpisze się w kalendarz imprez sportowych naszego miasta. I taką mam nadzieję, że przyjaciele i wychowankowie Jerzego z innych stron Polski dowiedzą się o tym spływie i w przyszłym roku wezmą w nim udział. Zapraszamy.